Olga i moi drodzy, jak widzicie, tutaj nasza mama mówi, nie możesz kłamać przez całe życie, a my odpowiadamy, akceptujemy ten challenge, ponieważ dzisiaj będziemy najgorszym Pinokiem, kłamcą po prostu, jakiego świat widział. Zaraz zresztą zobaczycie. O, dokładnie. On to już sobie myśli, jakie kłamstwo komuś powiedzieć. Na pewno. Będę najlepszym tutaj kłamaczem kiedykolwiek. Tak, ponieważ wcale nie chciałam powiedzieć, że będę największym kłamcą, jakiego świat widział. Będę najlepszym kłamaczem kiedykolwiek, kochani. Tak, tak się tłumaczy angielskie napisy. Oho, mamy pójść na wagary. Poczekajcie, ja sobie tutaj poradzę. Ja sobie tutaj poradzę. Proszę bardzo, hops. Przepraszam bardzo. No idź pan. A mamy tutaj naciskać. Przepraszam bardzo, czy ta szkoła nie ma okien? To po pierwsze, a po drugie, bardzo dziwacznie wyglądały te, to ogrodzenie. Oho, tutaj kolejnego dnia nasza nauczycielka się pyta, dlaczego nie byliśmy w szkole. I może powiedzieć, myślałam, że była niedziela, albo moja ciotka mi umarła. Wiecie co, tak sobie myślę, co by zrobił największy kłamca świata i powiedziałby prawdopodobnie, że jego ciocia właśnie zmarła. O mój Boże, to jest takie smutne, proszę usiąść. Aha, aha. Ja wiedziałam, że tutaj coś takiego musi wydarzyć. Przepraszam bardzo, jeżeli ja byłabym tą nauczycielką i gdyby uczeń mi powiedział, że jego ciocia właśnie zmarła i odpowiedziałabym, o jakby w porządku, bardzo mi smutno i on wtedy zaczął tańczyć, to miałabym pewne wątpliwości co do tego, co powiedział. Okej, słuchajcie, mamy tutaj, mamy patrzeć na odpowiedzi czyjeś. Nic się nie wydarzyło. Co tutaj będziesz szedł? Co tutaj będziesz próbował? No co? Co? Dlaczego macie takie same odpowiedzi? Ponieważ razem tutaj się uczyliśmy, albo to on ode mnie zgapił. Bo się razem uczyliśmy? To przejdzie? Kolejnym razem masz się uczyć sam. No ale słuchajcie, no jakby ja tutaj widzę tylko i wyłącznie sukcesy, tylko i wyłącznie wspaniałe kłamstwa. Oho, mamy jakiegoś biednego psiaka. Możemy go albo zaadoptować, albo go zostawić na ulicy. Oczywiście, że go zaadoptujemy. Najwyżej skłamiemy mamie, że coś się stało. Zobaczymy, czy tutaj będą jakieś konsekwencje. Są, przyszła mama. I co mówi? Słyszałam, że ktoś tutaj szczeka. I możemy odpowiedzieć, to jest prawdopodobnie ten pies za oknem, albo to prawdopodobnie tylko tam telewizja. Nie, to jest pies za oknem, tam nikogo nie zauważyłaś. O, tu jest pies za oknem. No i co, ja prawie nie skłamałem. Prawie. O, dziękuję panu. Nienawidzę psów. Moja droga, nie chcę ci tego powiedzieć, ale właśnie dostałaś psa w mieszkaniu i tutaj nasz piesek nas prosi o jedzenie. To my możemy mu dać hamburgera albo pizzę. Oczywiście, że mu damy bardziej burgera, bo wydaje mi się, że tam będzie więcej mięska teoretycznie, a tutaj na pizzy są dosłownie 4 plasterki. Co to tam się wydarzyło? Kto był za tą lotówką? O mój Boże, czy to był nasz tata? Czy to był jakiś po prostu, nie wiem, randomowy gość? Poczekajcie, oho, zaraz zobaczymy, co tu się wydarzyło. I co to nasz mówi? Gdzie jest moje jedzenie? Mama to wzięła? Albo możemy powiedzieć, że się zepsuło i wyrzuciłem. Wyrzuciłem, jakby było już niedobre. Przepraszam bardzo, ale ty wszystko widziałeś. To wspaniale, dziękuję synu. Aha, słuchajcie, ja nie chcę nic mówić, ale ten nasz tata to jest chyba jakiś taki bardzo dziwny. Aha, znowu sytuacja w szkole. Stoimy i co, będziemy coś recytować? Nie, mamy... Mamy mu zabrać krzesło! Nie, to wcale nie jest kłamanie, to jest bycie niemiłym. To mi się nie podoba. No ej, co za po prostu menta przeżyła? No co? Aha, i mamy pewnie skłamać, co się wydarzyło. No dobrze. Dlaczego ty tutaj ruszyłeś moje krzesło? Ponieważ nogi krzesła były złamane. Z jakiegoś powodu, okej. Okay. Albo, że tutaj był karaluch. Dobra, tu był karaluch, to już jest lepsze. Aha. Okej. I on teraz sobie usiadł na ławce, w porządku. Ale gdzie poszedł karaluch? Odleciał albo cały czas jest na tym, na podłodze. Nie, no odleciał, słuchaj, stary, tam jest w ogóle... W naszej szkole nie ma okien, to wiesz, tak poleciał, w ogóle nie ma go całkowicie. I tańczymy, moi drodzy, i tańczymy. Oho, mamy tutaj jakiś sprawdzian na koniec, ale wiecie co, ja również zauważyłam, że on ma 5 lat. Przepraszam bardzo, jeżeli mój 5-latek, albo nie wiem, moje starsze rodzeństwo, przepraszam, młodsze rodzeństwo by tak kłamało, to ja po prostu nie wiem, co ja bym zrobiła. Jak tam twój sprawdzian? Poszedł mi świetnie w ogóle. O, możemy odpowiedzieć, na pewno nie zdam, albo mogło być lepiej. Słuchajcie, jejku, jak ja nienawidziłam tych osób.
osób, które jak się pytam, hej, jak wyuczyłaś się, jak tam sprawdzian, o mój Boże, jak to strasznie mi nie wyszło, będę miała jedynkę na ten, a u ciebie jak? I to odpowiadasz, nie no, w sumie tak jakoś okej, poszło. I one dostają piątkę albo szóstkę, a ty dostajesz trzy. Jakby, jeżeli o tym wiesz, jeżeli zdajesz sobie sprawę z tego, że się uczyłaś i wszystko ci podeszło, to przestań kłamać, to są dopiero gorsze kłamstwa. Nie no, możemy powiedzieć, mogło być lepiej, tak? No bo nie mam innej tej odpowiedzi. Daj nam $100 i pomożemy ci w kolejnym, na kolejnym sprawdzianie. Nie? Sorry? Zróbmy to za $50 albo zróbmy to za 25. Spróbujmy to zrobić za 25, jeżeli nie mogę odmówić, skoro jesteśmy tacy jakby świetni, prawda? Aha, i mamy wziąć skądś pieniądze. O kurczę, mamy poprosić mamę. Mhm. Mamo, ja potrzebuję pieniędzy na albo jedzenie, albo na projekt szkolny. I wydaje mi się, że projekt szkolny, bo teoretycznie tutaj ogarnianie sprawdzianów i pisanie ich to jest projekt szkolny, wiecie, tak teoretycznie. Więc prawie nie skłamaliśmy, prawda? I dlaczego on tańczy? Dlaczego on cały czas emotuje Fortnite'owo, okej? Okay? Ja nie mam zielonego pojęcia. Jesteśmy na basenie i tutaj znak mówi nam, że nie mamy wchodzić do tego basenu. Nie mamy skakać na bombę. I co? I oczywiście co zrobimy? Oczywiście, że skoczymy na bombę, no bo co można by było innego zrobić? Wow! Rozwalony kręgosłup, kochani. Nie, no po prostu hit. Znaczy w ogóle to nie było na bombę, to było takie bardziej na główkę. Dlaczego tutaj wlazłeś do tego basenu? Ktoś mnie popchnął i wleciałem, albo... No tak, dokładnie, ale ktoś mnie popchnął i wleciałem, albo po prostu się poślizgnąłem i wleciałem. Ja poślizgnąłem się i wleciałem, dokładnie, słuchajcie. A ja... O nie, tutaj mam nadzieję, że wszystko jest w porządku, młody chłopaczku. Ja sobie po prostu... Dlaczego to mnie kazał wyjść z tego basenu? Mój Boże, co to się dzieje? Mamy się wysikać w basenie? Nie, słuchajcie, to jest chyba dla mnie za dużo. To są tak najgorsze... Ja nie chcę tego robić, to ja zamknę oczy, kochani, a wy teraz możecie również zamknąć oczy i dać teraz łapkę w górę subskrypcji, jeżeli tutaj nie subskrybowaliście jeszcze tego kanału, oraz Instagram Gaenali serdecznie zapraszam. Mój Boże, jakie to jest obrzydliwe! Czy ty właśnie sikałeś się w basenie? Boże, jak można być takim człowiekiem? Wydaje mi się, że coś jest z rurami, albo zrzuciłem po prostu picie do basenu. Dobra, coś jest z rurami chyba, słuchaj. Aha. A, o, przepraszam, to w takim razie to sprawdzę. Czy on właśnie się... Wow, wiecie co, to jest jedna rzecz, żeby nasikać w basenie i każdy po prostu inny będzie musiał się w tym kąpać, ale druga rzecz, że nasikać w basenie i że się w tym jakby taplać, to jest jakby inna kwestia. Ja nic nie mówię, ja nie kwestionuję. Z tego co widzę, jesteśmy już starsi i mamy sprankować naszego nauczyciela. Nie, no słuchajcie, mamy... Jakim dzieciakiem trzeba być, żeby coś takiego robić, okej? Okay? Ja po prostu... W ogóle nawet jeśli, zobaczcie, noga się zgliczowała. Kto tutaj rzucił tę kulkę? Przyszła ona z okna, bo słuchajcie, nie mamy... Au, nie mamy szkieł w oknach, więc tym bardziej, jak ktoś by rzucił, to nawet nie byłoby co rozbić. Przepraszam bardzo, mikrofonie, że cię falnęłam. Oraz robiliśmy... Znaczy, próbowaliśmy się uczyć ten, baseballu. Przyszła z okna. Jejku, jakim trzeba być okropnym, paskudnym, ohydnym dzieciakiem, żeby coś takiego zrobić. Mój Boże, tam się tak sklipowało, Boże drogi. Nie ma teraz nauczyciela i co my teraz zrobimy? Okej, jest drugi nauczyciel z tego co widzę, ale co tu się dzieje? Zobaczyliśmy węża albo jest ogień, słuchajcie, gdzieś się pali. Nie no, zobaczyliśmy węża, ale prawdopodobnie się wtedy nas zapyta, gdzie jest ten wąż? A, dobra, nie, on również się przestraszy. Najwyraźniej nasz nauczyciel też nienawidzi węży, więc możemy wszyscy tańczyć na ławkach. Znowu coś w szkole, przepraszam bardzo, to jest ten koleś, któremu zrobiliśmy bardzo śmiesznego pranka i on się nas pyta, czy idziemy na imprezę i możemy albo pójść ze znajomymi, albo pójść do domu. Przepraszam bardzo, ja mam takie pewne pytanie. Jeżeli oni mają 5 lat, czy ileś tam, to na jaką imprezę oni mogą iść? Do Kulkowa? Gdziekolwiek, albo do sklepu kupić sobie żelki? Jakby na jakie imprezy chodzą 5-latki, słuchajcie? Jeżeli wy wiecie, no to proszę powiedzcie mi, bo ja nie mam zielonego pojęcia. Ja bym poszła do domu, szczerze mówiąc. Aha, i co? I to jest złe, tak? I czy będziemy musieli powtarzać? Nigdy i tak cię nie lubiliśmy. Ach, no dobra, muszę w takim razie jednak pójść z nimi na tę imprezę. No dobra, idziemy, zobaczmy jakie tutaj, jak imprezują 5-latki, słuchajcie. Proszę bardzo.
czy to jest jakaś impreza starszego rodzeństwa? Bo oni tam sobie chillują, chyba coś tam piją. I ogólnie to jest również jeszcze DJ, dzwoni do nas mama. Przepraszam bardzo, co tu się dzieje? Dlaczego jeszcze nie jesteś w domu? Możemy powiedzieć, że się zgubiliśmy, jak wracaliśmy, albo że mieliśmy jeszcze ekstra ekstra kolejną dodatkową lekcję po szkole, no to weźmy to. Nie możemy powiedzieć, że się zgubiliśmy, bo prawdopodobnie chodziliśmy tą drogą ile razy. Bardzo dobrze, synku, ja ci wyślę ci prezent. Mój Boże. I to jest dalej historia, moi drodzy, i tu się dalej dzieją rzeczy. Co? Ty masz 5 lat! Boże drogi, to jest, słuchajcie, jakaś patologia. Boże, on nawet nie jest, że kłamczuchem, tylko jest po prostu... Ja nie wiem, jakby to jest smutne dziecko. Jak moja tutaj antyczna waza się rozwaliła? Pies ją rozwalił, ale ja nigdy nie widziałam tej psa, więc nie wiem, czy możemy to na niego zrzucić, albo było trzęsienie ziemi. To tym bardziej, jeszcze gorzej, bo możemy zapytać innych. Hej, czy też czułeś to trzęsienie ziemi? Nie, jakie trzęsienie ziemi? No i tyle, no i koniec. No weźmiemy, że... Aha. No właśnie, powiedziałam, że pies to rozwalił, ale przecież nie mamy psa, więc... No dobra, posprzątajmy to, bądźmy chociaż... Nie, oczywiście, że sfajlowaliśmy. Dlaczego nie możemy być chociaż złym, ale czasem dobrym dzieckiem? Tylko musimy być całkowicie okropnym i paskudnym. W takim razie powiemy lepsze kłamstwo według gry, a gorsze według mnie, czyli właśnie było trzęsienie ziemi. I przepraszam bardzo, czy ktokolwiek inny je czuł? O nie, czy wszyscy się czują w porządku? Czy ktokolwiek inny czuł to trzęsienie ziemi, ponieważ my tu mamy 4 inne, czy tam 5 innych osób, aby je zapytać? Naprawdę, z tym psem to już było lepsze. Tutaj bierzemy piłeczkę, kopiemy piłeczkę i co tym razem walniemy... Aha, dlaczego twoje ubrania są brudne? Aha, czyli tutaj braliśmy piłeczkę. Przepraszam bardzo, czy to jest stopa? Czy to jest kogoś stopa, nie, to jest kogoś ręka? Myślałam, że po prostu jest taka goła stopa leżąca na tym... Nieważne. Możemy powiedzieć, że się nad nami znęcali na przerwie, albo że wywalił się w kałuży, no to prawdopodobnie to drugie byłoby prawdą, więc powiedzmy, że się nad nami znęcali w trakcie przerwy. Wiesz co, jedyna osoba, która się znęca, to nade mną, naprawdę, bo jesteś tak okropnym, okropnym dzieckiem. I musimy teraz chyba powiedzieć, kto to zrobił, prawda? Tak, czy to był Tom, czy nie wiem, on nałożył maskę. Zróbmy z maską, ponieważ nie chcę, żeby Tom dostał konsekwencje i uwagę za to, że jestem głupi. Więc okej. I ta nauczycielka po prostu, no dobra, jakiś tam koleś z maską przyszedł do szkoły, bije moje dzieci na przerwie. A dobra, robimy lekcję, kochani, sprawdzianik, wejścióweczka. Okej. Tutaj chyba tata głaszcze mamy, dobra, i co teraz? Nie, to nie jest nasza mama! Przepraszam bardzo, nasz tata głaskał inną panią, której nie znamy i nasz tata mówi, że mamy nie mówić mamie. Oczywiście, że co ja zrobię? Ja oczywiście, że powiem mamie, prawda? Ja powiem mamie, ja chcę to zrobić. Tata tutaj dostaje masaż, tak? Tak, tacie komuś robi... Okej, dobra, nic z tym nie róbmy, mój Boże, dlaczego? Dlaczego, co to się dzieje? Powiem mamie, jeżeli nie dasz mi czegoś, nie mam żadnego pojęcia. Aha, nowego samochodu albo jakiejś konsoli. Dobra, weźmy tę konsolę, no bo przecież mamy 5 lat. W jaki sposób moglibyśmy kierować tym samochodem? Dostajemy konsolę, kochani. Jejku, jakim jesteśmy okropnym dzieckiem. To nie jest symulator kłamstwa, to jest symulator najgorszego dziecka, które po prostu istnieje we wszechświecie. Kto dał ci tę konsolę? Albo pożyczyłem od znajomego, albo wygrałem na loterii. Pożyczyłem od znajomego. Niech będzie. Niech będzie, bo chyba... Wow, to proszę bardzo. Graj. A nasza mama albo ktokolwiek inny się myje w szlafroku. W porządku, ja rozumiem grożę, nie chcesz pokazywać tutaj innych rzeczy, ale nieważne. Okej. Możemy dodać albo chyba to jest slime, albo farby. No to dodajmy farby, prawda? Mam nadzieję, że to jest taka farba, wiecie, toner do włosów. Nie! To jest po prostu farba i teraz wygląda, jakby było jakimś potworem z horroru. Gratulacje! Ale szybko się zmywa, zobaczcie, samo zmywalne, tam posiedzie sobie trochę na ciele i po prostu z powietrzem się łączy i wyparowuje, dokładnie. I możemy tutaj dać albo jaszczurkę, albo pająka. Pająka nie mamy, więc dajmy jaszczurkę. Jejku, biedni ludzie.
biedni ludzie, naprawdę. Słuchajcie, to chyba nigdy nie jest za późno, żeby oddać dziecko do domu dziecka, naprawdę. Bo gdyby ja miała takie dziecko, to nie wiem, ja albo by się sama prowadziła, albo bym gdzieś... o mój Boże, ja nie wiem. Aha, tutaj widzę, że sobie prześpimy budzik. W porządku, wyłączmy go, proszę bardzo. I co później, 30 minut później? Aha, no okej, zaspaliśmy do szkoły i prawdopodobnie teraz trzeba skłamać, dlaczego zaspaliśmy. To jest jeszcze takie, wiecie, nic się nikomu nie stanie. Dlaczego jesteś właśnie spóźniony do szkoły, bolał mnie brzuch albo mam gorączkę, bolał mnie brzuch. Proszę bardzo, to jest chyba lepsze, bo gorączkę można sprawdzić, a bólu brzucha nie można zobaczyć. O, tutaj biedny mój chłopczyk, idź sobie, jeszcze pośpi. Ta mama też jest taka podejrzana, dlaczego ona jest tak miła dla tego dziecka? Zobaczcie, jaki on ma już długi nos, po prostu to jest Pinokio. To jest narodzenie Pinokia 2, naprawdę. Gdzie ty idziesz? Aha, idzie chyba po ten, po wodę. I wykopał po prostu wodę na dywan. Boże drogi, nie to, że po prostu to jest niemiłe, to jeszcze głupie, naprawdę. To jest nieprawdopodobne. I co, tak zostawisz jeszcze? No daj mi to po prostu wetrzeć bardziej. O mój Boże, co się wydarzyło na ten nowy, wspaniały dywan? To jest po prostu nowy design, albo ten nasz dywan był spragniony. Nie no, to jest nowy design. Proszę bardzo, mamy tutaj tęczę oraz plamy po wodzie. Ja mam tyle pytań. Ja mam tyle pytań, naprawdę. A kochani, co mu się stało z twarzą? Może to rzeczywiście jest po prostu dziecko z horroru? I tak to się dzieje, kiedy... Może jakiś diabeł opętał? Tak może być. To wydaje się taka kolorowa, piękna gra. Tak naprawdę to jest wspaniały egzorcyzm i tak dalej. Mamy odpowiedzieć, co się stało ze słodyczami. Zjadł je pies. I tak jedno pytanie, przepraszam bardzo. Czy wiadomo już, że ten pies tutaj mieszka i skąd on się wziął? Czy po prostu oni uznają, że to jest nowa dekoracja i po prostu sobie siedzi przy ścianie. Nie mam żadnego pojęcia, tak może być również nie. Oraz możemy powiedzieć, że tutaj ptaszek przyleciał i zjadł. Nie no, pies to zjadł, tak? Ale proszę bardzo, skomentuj, że mamy psa. Zły pies! Nie, jakby... Wiecie, on się po prostu jakiś taki randomowy pies się pojawił z ulicy, nie chce siedzieć, nie chce zżera moje te słodycze. O, proszę bardzo. Nasza mama również nawet nie zareagowała i teraz prosi nas o umycie naczyń. No dobrze, oczywiście, że tego nie możemy zrobić, ponieważ pójdziemy się zdrzemnąć. Ponieważ, ojejku, nawet nasz nos się klipuje przez maskę. Ach, tyle rzeczy, moi kochani. Dlaczego nie zrobiłeś naczyń? I możemy odpowiedzieć, oglądałem film albo uczyłem się. Nie no, uczyłem się. Oczywiście nasza mama powie, o mój Boże, ty taki wspaniały chłopczyk. Tak, jestem z ciebie dumna, cudownie. Mamy ukraść mamie pieniądze. No po prostu się robi coraz gorzej, naprawdę. I tak po prostu tak wylecieliśmy, słuchajcie, z pokoju. Nasza mama w ogóle wygląda bardzo młodo. Gdzie są moje pieniądze? Tata je ukradł albo jakiś tutaj okropieniec ten kradzie je ukradł. No to kradzie je ukradł, prawda? Dokładnie, tak, to jest absolutnie to. O mój Boże, tutaj dzwonię na policję. Aha, cudownie. I co to my teraz policji powiemy? Co my teraz policji powiemy, ty... Nie powiem już. No i co? Przyszedł pan policja. Gdzie przyszedł pan kradziej? Uciekł albo rozpuścił się w powietrzu. No uciekł, stary. No co miał zrobić? Przepraszam bardzo. Tu jest o ten kradziej, którego złapałem, walnąłem go w pudełkiem, nie wiem, w głowę i teraz siedzi zapakowany. No nie, oczywiście, że ten uciekł, no. Muszę kupić prezent dla mojej dziewczyny. Przepraszam bardzo, od kiedy on ma dziewczynę? Po pierwsze, a po drugie, jakakolwiek dziewczyna by go chciała, to jest inna kwestia. A po drugie, to już 12 lat? Kiedy to się wszystko wydarzyło? Zabrał mu, słuchajcie, kartę kredytową. Co jest w twojej ręce? Tutaj, nie wiem, chyba jakiś taki dowód do szkoły? Nie wiem, może legitymacja? Albo moje prawo jazdy? No tak, oczywiście. 12-latek miał prawo jazdy. Jejku, jak ja po prostu ten dzieciak, słuchajcie, ja tutaj bym z nim naprawdę się pobiła. Autentycznie, ja nie biję dzieci, ale dlatego zrobię wyjątek. Mamy zrobić tutaj, o, kartę, swipenąć i co z tym dalej? Kupimy naszej, a nie, włożymy w takim razie kartę do torebki naszej mamy i powiemy, że to wszystko mama zrobiła, tak? Oczywiście, że tak, mama to zrobiła. Co się wydarzyło z tym dzieckiem? Mama to zrobiła, jak ona w ogóle śmie? A jak śmiesz w ogóle ty na niej, kurde, ją zdradzać tym perfidnym...
Chłopie, tyle ci powiem. Aha, czyli poczekajcie, my teraz mamy dopiero tę dziewczynę zdobyć, a wcześniej mieliśmy kupić jej prezent. Czy my próbujemy w takim razie ją zaprosić na prezent? Takie, hej, chcesz tę torebkę, a będziesz ze mną? Nie wiem, mamy albo dla niej zatańczyć. O nie, kochany. Jeżeli ty byś dla niej zatańczył, to byłoby najgorsze, co możesz zrobić, bo ja już widziałam, w jaki sposób tańczysz, okej? Coś spróbujmy do niej powiedzieć, jakiś, wiesz, tekst na podryw. Jesteś francuska, ponieważ I fell for you, że wierzę Eiffla. O mój Boże, to urocze. Dlaczego zostajesz? Ale gdzie zostajesz? Aha, czyli gdzie mieszkasz? Tutaj w tej wielkiej willi obok albo w Białym Domu. W tej willi obok, słuchaj, laska. Ojejku, ale super, no to chodźmy do twojej willi. Aha. Teraz się komuś włamiemy do domu w takim razie, tak to będzie wyglądało? Przecież miałeś mieć willę! Mój dom jest nazwany willa, albo to jest po prostu mój drugi dom. Weźmy, że to jest nasz drugi dom, wiecie, ponieważ mamy willę, mamy tutaj dom letni, wiosenny, zimowy na każdą porę roku i wiecie co, powiem wam tak. Ja to już za dużo, kochani, ja już się tyle tak nakłamałam, że ja już nie mogę. Dajcie znać w komentarzu, czy wam się podobało, ponieważ ja mam pewne wątpliwości. Do kolejnego zobaczenia. I co? I życzę wam bardzo, bardzo, bardzo miłego dnia. Cześć!